Cześć, jestem Blanka Lipińska, to są moje Insta historie. Chociaż też nie wszystkie, bo większość się nie nadaje na Instagram. To była sesja dla Vivy. To była moja pierwsza okładka, znaczy nie, przepraszam, to była moja druga okładka, pierwsza była w CKM-ie. No ale CKM to wiadomo, pismo dla panów. Ale ten but od Casadei na tym zdjęciu robi taką robotę, że ja wyglądam, jakbym miała tu z 1,80 m i długie nogi. A nie czarujmy się, drodzy państwo, mam 1,60 m i nogi takiej długości i taki tułów. Więc ja mam porąbane kompletnie proporcje, więc jak piszą o mnie długonoga blondynka, to zastanawiam się, gdzie mają oczy ci, co tak piszą. O Boże, tu byłam szczupła, to mam piękny brzuch, ten Sopot to jednak robił robotę. Dobrze tu wyglądam, ale to było zaraz po tym, jak się zakochałam. Jak się zakochuję, to zaczynam wyglądać po prostu fenomenalnie. Najpierw zaczynam fenomenalnie wyglądać, jak się rozstaję. Rozstanie zawsze mnie odchudza między 5 a 10 kilo, lecę w dół. Więc mnie wycina automatycznie i potem jak się zakochuje, to jeszcze dodaje mi to w ogóle, zakochanie dodaje mi blasku, więc tutaj byłam i po rozstaniu i zakochana jednocześnie. To jest jeden z moich najpiękniejszych tatuaży, jeżeli nie najpiękniejszy. On jest robiony w ogóle metodą nie kreski, tylko kropkami był robiony, bardzo przyjemny, zasnęłam na tym tatuażu. No i to jest kitesurfing, to jest moja największa pasja taka sportowa. Ja zaczęłam uprawiać kitesurfing, bo zobaczyłam na Mauritiusie dziewczynę, taką super seksowną Szwedkę. Jak ona wyszła z wody, odłożyła ten latawiec, rozpięła ten trapez, to wszyscy faceci na tej plaży no musieli przełożyć się na brzuch. Ja myślę sobie, ja też tak chcę, bo to seksowny sport. Kurde, dlaczego tego zdjęcia nie usunęłam? Może dlatego, że mój lewy pośladek tu dobrze wygląda. Nie, żartuję, jest przepiękny widok i bardzo wiele osób pyta mnie w ogóle, gdzie to jest. Powiem tylko, że to Kaszuby i nic więcej nie powiem. Tak, i mój tyłek na zdjęciu. A uważam, że bardzo smaczny. Ważne, że pięty nie mam brudnej, bo teraz dopiero zerknęłam w takim powiększeniu, czy przypadkiem nie mam brudnej stopy, ale chyba nie. Wiesz, ja się nie mam czego wstydzić, więc z drugiej strony jest to tak ludzkie. Nagość jest ludzka, nagość jest wspaniała. Jestem wielką fanką nagości. Tak, czyś inny tyłek niż mój. Tak, KSW Girls, to były piękne czasy, kiedy współpracowałam z federacją, a potem niestety z racji tego, że stałam się popularna, panowie stwierdzili, że już jestem bardziej popularna niż KSW Girl i wielu zawodników, to może teraz bym siadła w pierwszym rzędzie i oglądała te gale, a nie tam pracowała, więc ostatnio miałam okazję po raz pierwszy być na KSW jako gość, a nie jako pracownik. Oczekiwania versus rzeczywistość. Zdjęcie po lewej, brzuch i brzuch. To jest różnica 4 kg. Umówmy się, to jest w kilogramach bardzo mała różnica. Na zdjęciu po prawej stronie ważę prawie 60 kilo. Tak wyglądam, jak ważę 60. Jezu, jaka są tłusta. Wiesz, też ja to pokazałam. Jak mi się wylewają te boki spod tych majtek Calvina Klein. Uroczyście obiecuję już się tak nie spaść nigdy. Chyba, że jednak przyjdzie mi do głowy pewnego dnia być w ciąży, to... Bo to nie wiadomo nigdy, co mi przyjdzie do głowy, więc wtedy pewnie sobie pozwolę. Och, ale będę wtedy jadła. Wszystko. Węgle, dużo węgli. Będę ciągle jadła chleb. Gdybym była w ciąży, ciągle bym jadła chleb i ziemniaki. Nie wiem, aż się zaplułam. To był też dobry czas, tu też byłam po rozstaniu. Jak jestem w związku, naprawdę jestem sporo grubsza. Jak jestem singlem, to dla odmiany koledzy się ze mnie śmieją, że widać, że poluję, bo wtedy jestem po prostu chuda jak patek. I tutaj właśnie to był ten moment, kiedy polowałam. O buty, to jest dopiero ogromnie ważna część mojego życia. To jest coś, co po prostu mnie definiuje, to są buty. To się nazywa zbieractwo. To jest taka choroba. W większości z nich nigdy nie chodziłam. A ładnie tu wyglądałam. Miałam tu aparat na zębach w ogóle, więc usta mam ogromne, gigantyczne. One nie są aż tak zrobione, one są wybite przez aparat. Ładna tu jestem, widać, że jestem szczęśliwa. Lubię siebie taką, bo lubię te wspomnienia, kiedy jestem szczęśliwa tak, że brakuje mi tchu, wiesz, motyle w brzuchu i tak dalej. Ja niestety, poza tym, że wyglądam jak podła zimna sucz, to jestem bardzo romantyczna.